Ze mną dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, pan generał broni Wiesław Kukuła. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałbym, że kolejny raz mamy święto wojska. To, co się tutaj dzieje, jest naprawdę niesamowite. Tak, tak. Bardzo się cieszymy. To pewne wytyczenie przyszłości, pokazujemy, jak ona będzie wyglądać, ale również hołd, który oddajemy tutaj dla kunsztu polskich pilotów. Również podziękowanie za akcję Murem za polskim mundurem, za wszystkich Polaków, którzy tak licznie dzisiaj przybyli i towarzyszą nas w czasie tych wspaniałych pokazów lotniczych. Panie generale, właśnie jaki jest cel tego typu pokazów? Tutaj bardzo intensywnie angażuje się w tego typu pokazy, w ten konkretny pokaz wojsko. Praktycznie sądzę, wszystkich sił zbrojnych możemy zobaczyć sprzęt wojskowy. Są tysiące ludzi, około 100 tysięcy ludzi. To jest olbrzymia promocja wojska i pokazanie tego, co mamy, czym możemy się pochwalić. Tak, ja powiem bardzo obrazowo. Nie jesteśmy średniowieczną armią, która jest zamknięta w swych zamkach i rycerzami, którzy opuszczają te zamki z wyższością poprzez swoje zbroje, spoglądających na społeczeństwo. Wywodzimy się ze społeczeństwa, jesteśmy jego częścią i dlatego organizujemy tego pokazy, aby budować tutaj silne więzi, ale też aby skracać dystans do społeczeństwa i zachęcać jego, zwłaszcza najmłodszych członków, do wstępowania do sił zbrojnych i służby w Wojsku Polskim. No właśnie, panie generale, zapytam o to wstępowanie do wojska. Siła polskiej armii rośnie, ludzie zgłaszają się do wojska, chcą służyć. Mamy Wojsko Obrony Terytorialnej, mamy wojska zawodowe i ta formuła jest naprawdę bardzo szeroka. Tak, tak miało być. Formuła jest na tyle elastyczna, aby każdy Polak, niezależnie od tego, jak wygląda jego życie rodzinne i życie zawodowe, mógł się spełniać również w siłach zbrojnych. Począwszy od służby zawodowej, angażujących nas w 100%, po terytorialną służbę wojskową, aż po tak zwaną aktywną rezerwę, czyli po jeszcze mniejsze zaangażowanie. Wszystko po to, aby mógł właściwie zbalansować życie rodzinne, zawodowe i służbę wojskową. Dzisiaj każdy, kto czuje powołanie do tej służby, ma możliwość wstąpienia i pogodzenia swego życia z tą służbą. Zapytam po prostu żołnierza, co pan sobie myśli, co czuje w sercu, w głowie, kiedy widzi tych mężczyzn, te kobiety, które tutaj się prezentują tak fantastycznie, mówi o samolotach, mówi o tym sprzęcie, kiedy widzi pan rosnącą siłę wojska, w którym pan też się wychowywał przecież od tych najniższych stopni, po kolejnych szczeblach pnąc się. No, po pierwsze oczywiście czuję dumę jako ich dowódca, ale też dotknął pan sedna sprawy. Ja w nich trochę widzę siebie kilkanaście lat temu i przede wszystkim jestem dumny dlatego, że dzisiaj oni dostaną do swych rąk zdecydowanie lepsze uzbrojenie niż w czasach, kiedy ja wstępowałem do sił zbrojnych. To jest chyba największa rewolucja, która dzisiaj zachodzi. Rewolucja, która da naszym ludziom zwyciężać, która uczyni z nich zwycięzców. Dlatego tak ważny dzisiaj jest dzień, również bo demonstrujemy te najnowsze narzędzia, które trafiają do rąk naszych żołnierzy. Ale pamiętajmy, że też czas jest szczególny, prawda? Za naszą granicą Białoruś, Rosja. Poważny, delikatnie mówiąc, to jest bardzo powiedziane, delikatnie konflikt, wojna, która tam się toczy i zagrożenie za naszymi granicami. I to jest też prezentacja tej siły przecież. Tak, musimy sobie zdawać sprawę, że nasz adwersarz, który godzi w naszą suwerenność, rozumie tylko jeden język. Tym językiem jest język siły. Jesteśmy gotowi rozmawiać w tym języku. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli odpowiadać bezpośrednio na polskiej ziemi. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i oczywiście życzę udanego tutaj czasu spędzonego. Dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy przybyli tutaj wraz z nami. To jest zorganizowane właśnie dla was, także zachęcam też do nawiązywania bezpośrednich relacji z żołnierzami, z rozmawianiem z nimi, z dopytywaniem, jak wygląda służba wojskowa i dlaczego warto założyć mundur. No może te 100 tysięcy nie wstąpi do wojska, ale być może jakaś znaczna część zobaczymy. Na to liczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.